to trzeba myśleć totalnie inaczej niż wszyscy. Zrobiłem 20 flipów, a najwięcej zarobiłem 160 tysięcy na jednym flipie. Żeby zarobić tyle, trzeba bardzo dobrze kupić mieszkanie. Takie nawet 180 tysięcy nam się udało zarobić na jednym mieszkaniu. Jaki minimalny zysk zakładasz, że w ogóle gadamy o tym? 40 tysięcy. Okej. Miałem ponad 20 tysięcy na minusie, dlatego wiedziałem, że muszę wejść coś na grubo. Widziałeś to? 300 tysięcy ochota? Tu jest miejsce na sofę. Macie kamienicę. Stało za... Najwięcej zarobiliśmy na jednym mieszkaniu 80 tysięcy złotych. Nie zatrzymaliśmy się na jednym, tylko robiliśmy drugie, trzecie, czwarte, żeby zadowolić potencjalnych inwestorów. Mam wolność finansową i wolność czasową. Inflacja, czyli przeciętny wzrost cen w Polsce, osiągnęła już 7,8%. Wzrost cen w Chinach jest najwyższy od 26 lat i wynosi już 13,5%. I już wkrótce to odczujemy. W Polsce w 2020 roku oddano do użytku najwięcej mieszkań w Europie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mimo to szacuje się, że deficyt mieszkań wynosi około 2 milionów. W Polsce na 1000 osób przypada jedynie 391 mieszkań, natomiast średnia europejska wynosi aż 489. Aż 38% Polaków mieszka w przeludnionych mieszkaniach. Kiedy jedni odczuwają skutki inflacji, inni się bogacą. W Polsce w 2021 roku liczba milionerów zwiększyła się o 10%. Przybyło ich 3800. A kiedy ty dołączysz do ich grona? Ja uwierzyłem w taki mit, że można robić ten biznes bez pieniędzy. Co dla większości ludzi na tej planecie wydaje się czymś niemożliwym i czymś abstrakcyjnym i nierealnym. Ja to, co osiągnąłem, jestem w stanie przekazać innym i ta wiedza i to doświadczenie i w pewnym sensie to, co umiem przekazać, zmienia ludzkie życie i ludzkie biznesy. Już po 10 latach inwestowania w nieruchomości jestem w miejscu, w którym zawsze chciałem być. Nie muszę się już obawiać o swoją przyszłość, ani o przyszłość swoich najbliższych. Przez ostatnie lata zrobiłem ponad 200 flipów. Wybudowałem kilkanaście tysięcy metrów nowych mieszkań. Dzisiaj mam 80 własnych mieszkań na wynajem, także za granicą. Właśnie to dało mi nieruchomości. Stabilny dochód, bezpieczeństwo i spokojną przyszłość. Zaczynając totalnie od zera. Ja w mojej pracy głównie staram się zarządzać biznesem, jakby wyznaczać pewne kierunki działania i pracować nad tą firmą, nad jej rozwojem, a niekoniecznie starać się robić wszystko sam. I takie główne rzeczy, które gdzieś tam są moimi obowiązkami, no to mam tą pracę jednak przy komputerze, ale to jest jakieś 20% mojego czasu. Co to za mieszkanie? Ile metrów? 55 metrów, tylko parter w wieżowcu. Okej, okay. A w jakim stanie? No wiesz co, dla nas na tyle remont. Okej, okay. I za ile jest do wzięcia? 330. No to za dużo. Powiedz mi, a ile za to mieszkanie weźmiemy już po remoncie w naszym standardzie? Myślę, że tak z 400 jest do wyjęcia. Pani w tym momencie się opiera przy cenie 325-328, ale myślę, że to jest do dogadania na jakieś tam 310-312. No ale jeszcze nie możemy tego kupić w ogóle powyżej 300. Takie 295-300 to jest maks, który możemy dać za to mieszkanie. Hmm? Więc ciśnij tak naprawdę i rozmawiaj na temat tego, żeby kupić to mieszkanie taniej. Mam takie dni, że mam... przychodzę do biura i mam od razu spotkania. Jedno po drugim. Trzeba było wkuć jakąś tam tą belkę, tak? W ścianę zakotwiczą. I w to walić jeszcze inne belki. Bo ubrojenie potem robisz, normalnie żelbetowe. Nie, no belkę wkładasz w ścianę i jeszcze belki poprzeczne. Robisz takie belki w ścianie i na tych belkach stawiasz inne belki,
które później będą trzymały całą konstrukcję i na to dopiero dajesz zbrojenie. Zaczęło się od tego, że chciałem się uzewnętrznić i powiedziałem, że to mam coś do przekazania światu. Mam pewne strategie, które u mnie zadziałały i byłem pewny, że one zadziałały gdzieś indziej jeszcze, więc napisałem książkę. No i po tym, jak ta książka się ukazała, ludzie zaczęli ją kupować, czytać, to dostawałem wiele maili z zapytaniem, czy przypadkiem nie nauczyłbym ich tego samego, więc to ludzie jakby sprowokowali mnie do tego, żeby pokazać im od kuchni, jak wygląda mój biznes. Nagrywam ten film, żeby powiedzieć Wam, jak rynek nieruchomości reaguje na pandemię i jak w tej sytuacji może się zachować. Myślisz nad kupnem mieszkania? Chcesz kupić mieszkanie pod wynajem, dla siebie? Koniecznie obejrzyj moją analizę. Cześć, witam Was w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamila Rowińska. Cześć Kamila, piąteczka. Cześć, witam serdecznie. Ja YouTube traktuję nie jako biznes, tylko jako w pewnym sensie zostawienie czegoś po sobie, czyli zostawienie śladów w tej ludzkości, że byłem. I daje mi świetną satysfakcję, że jestem w stanie swoimi filmami docierać do ludzi i wpływać na ich kariery, na ich odwagę, że dzięki temu oni zmieniają swoje życie. No, bardzo mnie to motywuje i myślę, że nawet jeżeli nie mam z tego jakiejś gratyfikacji czy jakichś korzyści, to i tak bym to robił, bo no dzisiaj już jakby staram się, żeby to, co robię, miało większy sens niż tylko zarabianie pieniędzy. Ja sam nie wpadłem na pomysł prowadzenia warsztatów. Zaproponowali mi to moi czytelnicy mojej książki. I dostałem wiele maili od osób, które czytały moją książkę, że hej, skoro ty masz tak fajną, dobrą wiedzę, wiesz jak odnosić sukces w nieruchomościach, to chętnie byśmy przyszli, nauczyłbyś nas tego. I jak dostałem takich maili już kilka, no to pomyślałem sobie, dlaczego nie? Wszystko, żeby te 3 dni były dla Was jak najbardziej efektywne. Ja tu jestem dla Was, więc przyjechaliście po to, żeby nie tylko wziąć tutaj ode mnie ze sceny wiedzę, ale też jakby z kuluarów, też od samych siebie. Moje szkolenie cały czas ewoluuje i ja staram się cały czas je pogłębiać. Pogłębiać na tyle, żeby dawać wiedzę, która jest potrzebna, żeby wystartować. Bo ja mógłbym o swoich doświadczeniach rozmawiać tygodniami. Natomiast tylko te najbardziej esencjonalne rzeczy wnoszą wartość dla osoby, która chce w to wejść. Najczęstsza taka obawa to jest, czy sobie poradzę. Tak? Czy ja dam radę? Czy ja w wieku 30 lat nie jestem za młody? Albo czy w wieku 60 lat nie jestem za stary? Albo czy mam odpowiednią ilość pieniędzy? Albo czy bez pieniędzy sobie dam radę? Że ja się nie znam na nieruchomościach prawie i sprzedaży. Ale ja też się nie znałem, też nie miałem pieniędzy. Też miałem 20 parę lat i byłem młody. Dlatego te wszystkie rzeczy są często barierami, które ktoś ma w głowie, a nie są realnymi przeszkodami, które nie da się ominąć. Bardzo częstym pytaniem, które zadają mi osoby, które się tym interesują, to jak sprawdzić, co jest okazją, a co nie jest okazją. Czyli trzeba umieć używać metod do analizy cen. Wiele osób się zastanawia, jak analizować oferty i skąd brać te dane. Ja mam przynajmniej 8 metod, ale mam takie 3, które są najbardziej kluczowe. I to nie jest jedna metoda. Jest przynajmniej kilka metod, które trzeba ze sobą zestawić, które sprawdzają siebie nawzajem. To jest jak z pilotem, że masz 2 pilotów, żeby mieć pewność, że ten samolot wyląduje. Są jakieś nowe oferty? Nasze, to już wczoraj przeglądaliśmy. Widziałeś to? 300 tysięcy ochota? Mhm, a pokaż. Daniel mi pokazał po prostu ten sposób, jak dostrzec potencjał w nieruchomości i przede wszystkim to, że niektórzy właściciele po prostu potrzebują sprzedać tanie mieszkanie. Gdzie to jest? Bo odbudowy nie było żadnego remontu. To na Wrocławiu. Mieszkanie jest
niedaleko Chamońskiego i tam gdzie Paluch. To jest oferta od pośrednika. Mhm. Może warto by tam zadzwonić i dowiedzieć się nieco więcej. A pokaż mi to na mapie, bo ja tak nie kojarzę tej ulicy. Tak? Kiedyś do mnie dzwoniła przy sprzedaży mieszkania. Dzień dobry pani. Znalazłem ogłoszenie sprzedaży na Ursusie. 35 metrów mieszkanie za 325 tysięcy. Czy jest to aktualne? Jeśli chodzi o nasz zysk i koszty około remontowe, no to mamy tutaj już ujęte. Więc wychodzi nam, że musielibyśmy kupić to mieszkanie za 280 tysięcy. Z tym, że jest tu jeszcze pośrednik. Mhm. No i to. No to trzeba będzie ustalić. Więc z prowizją pośrednika możemy dać za mieszkanie tyle. Pierwszą okazję znalazłem w standardowy sposób, poszukując mieszkań na internecie. W pewnym momencie po prostu pojawiła się okazja względem innych cen rynkowych i starałem się za wszelką cenę zadzwonić, umówić nas, wprosić się na to mieszkanie jako pierwszy, no bo wiedziałem, że już stoi kolejka chętnych i po prostu ktoś nam to kupi. No i tak to wszystko się ułożyło, że udało nam się zaklepać to mieszkanie i wtedy to już padła decyzja, że idziemy na szkolenie Daniela i wchodzimy w ten temat na grubo. Pamiętam, jak byłem mały, miałem kilka lat, to miałem takie marzenie, że kiedyś będę miał swój wieżowiec, swój helikopter i miałem takie wizualizacje w głowie. I to pamiętam do dziś, że leżałem w swoim łóżku piętrowym i tak sobie marzyłem i to była taka takie śnienie na jawie w pewnym sensie. Tak? Pamiętam to z dzieciństwa. Czyli pamiętam takie zdjęcie, w którym jestem z pieniędzmi, mam swoją skarbonkę i mam pieniądze w tej skarbonce i to tak mi bardzo mocno utkwiło. Też jak byłem mały, to od małego robiłem biznes. Jak miałem 5 lat, to zatrudniłem moją starszą siostrę, żeby obierała ziemniaki, robiła frytki i później rodzinie, cioci, wujkowi, którzy do nas przychodzili, sprzedawałem te frytki. Wydaje mi się, że akurat to mogły być jakieś predyspozycje takie, które miałem, bo jakby wychowania stricte dobrego na temat pieniędzy nie miałem. Natomiast to, że miałem trudne dzieciństwo, to, że wychowałem się bez ojca, to, że w naszym domu nie było pieniędzy i bardzo często tych pieniędzy brakowało na podstawowe potrzeby, to uwarunkowało mnie w ten sposób, że ja nigdy nie chciałem już tak więcej żyć. Że było w mojej głowie takie marzenie, że kiedyś nie będę się o to martwił. Ten głód pieniądza i głód takiego stabilizacji, bezpieczeństwa spowodował to, że ja w swoim biznesie, swoją pracą przekroczyłem swoje potrzeby i oczekiwania nawet. Taki mój największy biznesowy i wymierny sukces to jest to, że w ciągu 3 lat, od kiedy założyłem swoją firmę, zarobiłem sobie pierwszy milion. Daniel Siwiec, inwestor, deweloper, autor książek i mentor. Pasjonat niestandardowych rozwiązań. Widzi szansę tam, gdzie inni widzą zagrożenie. To jest bitwa o milion. Piotr Adamczyk, przedstawiciel medyczny. Dlaczego tu jestem? Żeby zmienić swoje życie. To jest kontynuacja jakby moich zmian. Po to tutaj jestem, po prostu, żeby wykorzystywać swój potencjał. Dzienny przychód założyliśmy przy takim obłożeniu, że to będzie 70%, czyli tą liczbę miejsc, którą mamy dostępną i w hotelu, i w domkach, pomnożyliśmy przez kwoty, które wychodzą dziennie. Piotrze, twoja prezentacja była naprawdę dobra. Pomysł również mi się podoba. Widać, że miałeś go wcześniej w głowie poukładanego, przepracowanego i widzę w nim dużo szansy powodzenia. Jesteś w stanie przekonać inwestora do tego, żeby dawać ci pieniądze. Po tym, jak śledziłem rynek nieruchomości, kanał Daniela, między innymi wiedziałem, że to jest to, co chcę robić. Tak? Nie wiedziałem jak, nie wiedziałem za co, bo nie miałem ani kapitału, ani wiedzy, więc jakby udział w tym programie otwierał mi drogę do jednego i do drugiego. Jesteś osobą, która jest kuta na 4 nogi i w życiu na pewno sobie poradzi.
Zajmuję się razem z moim wspólnikiem Arkiem pozyskiwaniem mieszkań, remontami. Jestem odpowiedzialny za kwestie poszukiwania i sprzedaży. Arek jest odpowiedzialny za kwestię remontową. Dzięki mojemu udziałowi w programie tak naprawdę i założyliśmy kawiarnię i zaczęliśmy inwestować w nieruchomości. Działamy w miejscowości 100-tysięcznej, niecałe 100-tysięcznej w moim rodzinnym mieście w Grudziądzu. Wy macie w bazie takie coś, ale to nie jest pana chyba, pani Marzeny chyba, ale macie kamienicę całą za tem w jakiejś dobrej cenie. Specyfika tego miasta jest po prostu taka, że te nieruchomości w tym mieście są, należą do jednych z najtańszych w Polsce. Dzień dobry, witam. Piotr Adamczyk z tej strony. Witam. A skąd pani wie, kto dzwoni? Jeszcze raz, przepraszam. A skąd pani wie, kto dzwoni? Przedstawiłem. Ja mam zapisane, panie Piotrze. Kiedyś pan dzwonił. Tak, dzień dobry. Wielu klientów zapisuję, a nie wszystkich. A, czyli miłych, dobra, to fajnie, to czuję się wyróżniony. Ja zapisuję zawsze, okej, okay. Pani Piotrze, tego? Wie pani co, ja patrzę takie ogłoszenie na lotnisku. Aha, ja wiem, o które panu chodzi. Tak, tam ze 185 tysięcy. Dałby to radę jakoś jutro zobaczyć, czy nie bardzo? Jest to drugie najtańsze miasto powiatowe w Polsce pod względem ceny za metr kwadratowy mieszkania. Słuchaj, prosiłeś mnie o mieszkanie, które byłoby do remontu. Myślę, że to spełnia twoje oczekiwania. Bardzo, bardzo sobie chwalę współpracę z pośrednikami. Oni mogą ci znajdywać potencjalne okazje, tak naprawdę możesz oszczędzić na wielu innych sposobach, płacąc tą prowizję, której nikt nie chce zapłacić, albo każdy ją gdzieś tam chce zapłacić jak najmniejszą, a z drugiej strony, jeśli dobrze współpracujemy z jakimś pośrednikiem, to tak naprawdę mamy i potencjalne źródło jakichś okazji inwestycyjnych, mieszkań w fajnej cenie, a dodatkowo mamy bazę klientów, która się zgłasza do pośrednika i mamy też finalnego klienta. To... Co, dziękuję. Dzięki. Dzięki. Miłego. Jaki minimalny zysk zakładasz, że w ogóle gadamy o tym? 40 tysięcy. Okej, okay. Wpisujemy tutaj 40 tysięcy, bo Martyna powiedziała, że jej głodowe wynagrodzenie fliperskie to jest 40 koła. I teraz ile dajesz za to mieszkanie? 270. Remont liczmy 40 po maksie. Tak. Dobra. I teraz patrzcie. Martyna może, żeby wyrobiła te swoje minimum 40, to może zapłacić za to mieszkanie maksymalnie 297 tysięcy. A ile zapłaciłaś? 270. Załóżmy, że twój pewniak to jest 390, tak? A za ile chcesz to wystawić? Za 450. Przy tych założeniach, które mamy, czyli cena zakupu, koszty, które są, przy cenie takiej realnej, czyli nie ofertowej 450, ale takiej, no jeszcze jakby ktoś chciał negocjować, jesteś w stanie sprzedać, zarobić na tym 100 tysięcy. Także brawo dla ciebie. Jakie? Super. Artur zrobił 9 klipów w ciągu pierwszego roku i był tu na tej sali tak jak wy, szkolenie kupił za ostatnie pieniądze. Zostało mu 5 tysięcy w kieszeni, które pożyczył od żony, żeby mieć 5 tysięcy i jeszcze, żeby być na szkolenie. Ja o tym nie wiedziałem, bo nie wiem, czy bym się zgodził tak, żeby zapytał, czy dać swoje ostatnie pieniądze, bo to jest odpowiedzialność trochę na mnie spoczywa, natomiast to zależy od tej osoby. I on z tymi 5 tysiącami w ręku zrobił 9 flipów na bazie tych warsztatów, które tu macie. On nie ma pojęcia. Jedyne, co on umiał, to był handlowcem wcześniej. Byłem na, można powiedzieć, dnie swojej kariery. Kiedy jakby poznałem, że takie coś jest jak flipowanie, to ja się po prostu w tym od razu zakochałem. Ja wiedziałem, że będę to lubiał robić i to będzie coś, co będzie sprawiać mi przyjemność.
Działam na rynku krakowskim. Głównie jest to dzielnica Nowa Huta, bo stamtąd pochodzę. Zrobiłem 20 flipów, a najwięcej zarobiłem 160 tysięcy na jednym flipie. Żeby zarobić tyle, trzeba bardzo dobrze kupić mieszkanie. To jest klucz do osiągania takich wyników. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Artur. Tomek, miło mi. Czyli to jest to mieszkanie? Tak, to jest to mieszkanie. Może pan mnie odprowadzić i coś poopowiadać o nim? Zacznijmy od tego pokoju może. Myślę, że to jest kwestia trochę szczęścia, ale też liczby spotkań na mieszkaniach, liczby negocjacji z ludźmi, budowania wspólnej relacji i poczucia bezpieczeństwa dla dwóch stron. Myślę, że wtedy dopiero staje się to, abyśmy mogli dobrze kupić mieszkanie. A z jakich lat jest to mieszkanie? To są najprawdopodobniej lata 70., 60., okay. Jeśli chodzi o cały blok. I to jest cegła, wielka płyta? To jest wielka płyta. Wielka płyta, okej. Okay. Okna drewniane do wymiany, kaloryfery do wymiany. Okej, okay, ale jest tak fajnie wysoko, nie? Tak, tu jest chyba ze 3 metry wysokie? Coś koło tego. Wiem, okay. To też jest tak, że to jest po prostu moja babcia tutaj mieszkała. Ja w tym momencie się tym zajmuję. Okay. Na tyle, że po prostu, żeby pozbyć się tego mieszkania, ponieważ babcia jest w jakimś stanie takim, że po prostu potrzebuje specjalnie. Czyli aktualnie nikt tutaj nie mieszka? Tak, aktualnie nikt nie mieszka, tak jak okay. Wiesz, niedawno była po prostu, wyczyściliśmy to mieszkanie po to, żeby móc je sprzedać. Dokładnie tak. Okay. Rozumiem, że tu żadnych większych remontów nie było przeprowadzane. Wszystko to, co jak widać, czyli instalacje elektryczne, gazowe zostały jak po staremu. Jak wszystko tak, według klasyku, według oryginału. W samym spotkaniu jest to ważne, aby się do niego przygotować, bo tak naprawdę między telefonem a samymi odwiedzinami tego mieszkania trzeba zbadać, w jakiej cenie musimy kupić ten metraż, który już znamy, by móc oszacować cenę sprzedaży. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest stan i też to, że chcemy się tego szybko pozbyć. Okay. Także cena wynosi 300 tysięcy. 300 tysięcy złotych. Bardzo wysoka cena, biorąc pod uwagę, że no jednak zakres remontu jest, można powiedzieć, bardzo duży, począwszy od okien, instalacji i innego tego typu rzeczy. Myślę, że kluczem w negocjacjach jest budowanie relacji ze sprzedającym i wybadanie jego potrzeb. To są dwie główne rzeczy, dlaczego ludzie opuszczają ceny mieszkań. Po pierwsze, jeżeli komuś się śpieszy, to musi sprzedać taniej. Dlatego, tak jak mówię, ja mógłbym zaproponować 200, no i wtedy byśmy mogli bardziej gdzieś tutaj rozmawiać, bo nie ukrywam, że, no, że cena 300 to jest zdecydowanie zbyt wysoka. Od Daniela nauczyłem się tego, żeby patrzeć na to zero-jedynkowo. Albo coś się spina, albo się coś nie spina. Jeżeli się spina, to działamy, a jeżeli właśnie to wychodzi poza kalkulator, to trzeba sobie po prostu odpuścić. Okazje przyjdą zaraz i za rogiem czekają. Proszę o telefon i się spotkamy jeszcze raz. Dobrze. Super. Dzięki super. Bardzo. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Lubię się tak trochę wcielać w osobę, która będzie w danym mieszkaniu i myśleć, co ona by chciała. Tutaj będzie szafa, normalnie na wejście, z dużymi lustrami. Tutaj też zaplanowałam lustro, żeby trochę powiększyć przestrzeń. I tak naprawdę staram się dostosowywać do tego, do standardu, żeby nie przedobrzyć, ale też żeby nie pójść za bardzo budżetowo, jeżeli jest to fajna lokalizacja i dobry budynek. Tutaj będziemy mieli blacik. Z tej strony będą normalnie jak w kuchni szuflady, a tutaj taki stolik, gdzie można sobie postawić hokery i zjeść śniadanie. U nas w ogóle zauważyłam taki trend, że już jak jest mieszkanie około 30 metrów, to ludzie zaczęli, klienci, oczekiwać, jak kupują właśnie od flipera przede wszystkim, że jest wydzielona już strefa dzienna i sypialnia na niej. Tutaj mamy nową, dorobioną ściankę działową na potrzeby wydzielenia części dziennej od części sypialnianej. I tutaj sobie pobiegną lamele. Gdzieś tam tworzę sobie już w głowie projekt mniej więcej tego mieszkania i
pomarańczową farbą, wszystko jest zaznaczone. Wtedy budowlańcy wchodzą i nie ma pytań. A czy ta ściana ma być wyburzona i się okaże za chwilę, że się nie dogadamy, która to miała być ściana, nie? Wyburzona. Więc opcja z wchodzeniem na mieszkanie, rysowaniem naprawdę bardzo nam się sprawdza. W ogóle pomysł z flipami zaczął się, będąc jeszcze w Londynie, około 2017 roku, gdy z żoną wspólnie podjęliśmy decyzję powrotu do Polski. Wiedzieliśmy, że chcemy robić, wspólnie pracować razem z żoną, wspólnie prowadzić biznes i że to ma być coś związane z nieruchomościami, ponieważ na tym się znaliśmy i lubimy to robić. Tak. No to, żeby były wzmocnienia z tej płyty OSB pod te wiszące szafki, tak? Tak. Wysokość znamy, tak? Tak. Okay. Daniel Siwiec pojawił się w tym naszym planie na powrót do Polski już w 2017, na 12 miesięcy przed tym, kiedy wróciliśmy. Natknąłem się na jego filmiki i powiem szczerze, że urzekło mnie ta jego taka prawdziwość i to, że to, o czym opowiada, on robi na co dzień. Ten mentoring naprawdę bardzo, bardzo nam pomógł, bo były już momenty krytyczne, zwłaszcza przy poszukiwaniu pierwszego mieszkania, bo był czas, gdzie robiąc analizę na początku wydawało nam się, że wszystkie mieszkania są okazją. Potem po około tygodniu przyszedł taki moment, że po prostu nie ma w ogóle tych okazji. I też mieliśmy rozmowę z Danielem, która nam pomogła. I potem w końcu okazało się, że rzeczywiście to jest okazja, albo tamto była okazja, żeśmy ją przegapili i wiedzieliśmy, co robimy. I tak naprawdę pierwsze mieszkanie już przyniosło ten zysk wyższy niż to książkowe, o którym mówił Daniel na szkoleniu. To 50 tysięcy to jest taki realny, minimalny zysk, moim zdaniem, i to powinien być w Warszawie zrealizowany. Żeby zrobić flipa i na nim zarobić, nie musisz zrobić remontu. Natomiast moje doświadczenie pokazuje, że flipy z remontem i flipy zrobione na gotowo się szybciej sprzedają i dużo drożej. Czyli podniesienie wartości inwestycji to nie jest tylko czysty remont, czyli zmiana płytek, drzwi, podłóg i tak dalej, tylko też może być zmiana funkcji, trochę zmiana układu, czyli wyburzenie jednej ścianki działowej, postawienie w innym miejscu, przeniesienie kuchni na przykład do salonu, albo połączenie pokoju, czy podzielenie pokoju na dwa, w zależności od tego, co będą potrzebowali klienci. Żeby znaleźć dobrą, a jednocześnie tanią ekipę remontową, to trzeba myśleć totalnie inaczej niż wszyscy. Bo większość osób szuka ekipy remontowej na zasadzie pyta pani, a to za ile? I szuka najtańszej ekipy, a to trzeba totalnie zmienić myślenie. Trzeba odwrócić karty i powiedzieć, że ja mam takie i takie mieszkanie i jestem w stanie na moich warunkach ciebie zatrudnić. Bo jeżeli ekipa będzie ustalała warunki, dyktowała warunki gry, to uwierz mi, nic z tego nie będzie. Ja się, można powiedzieć, wychowałem na remontach i wychowałem na budowie. Ja lubię zarządzać projektem. Zarządzanie projektem to jest takie moje trochę oczko w głowie. Generalnie w ogóle lubię ten moment, gdy wiem, że zaczynamy remont, wchodzimy, robimy demolkę. Wyjeżdżają dwa kontenery gruzu i wtedy wchodzą ekipy, które zaczynają budować, gdzie wchodzi elektryk, gdzie budujemy nowe ściany, robimy łazienkę. I na moich oczach w ciągu 2-3 tygodni to mieszkanie naprawdę zmienia się o 100%. Porobić zdjęcia? I można zamykać. Jak ja pokazuję znajomym, czy mamie zdjęcia, to przecierają oczy ze zdumienia, że w tak szybkim czasie taka rudera może zmienić tak bardzo oblicze swoje. Tak ten wygląd jest zupełnie inny i że do tego mieszkania chce się wprowadzić. Mieszkanie
dobrze sprzedać, trzeba je dobrze wyeksponować. Czyli żeby dobrze wyeksponować, trzeba zrobić dobre zdjęcia. Jeżeli sami tego nie potrafimy zrobić, trzeba to oddelegować do osoby, która specjalizuje się w fotografii nieruchomości. Czyli wszystkie atuty i walory naszego mieszkania przekaże. Bo jeżeli zainteresujemy potencjalnego klienta, jest szansa, że przyjedzie, obejrzy i kupi. Ważne, żeby mieszkanie miało elementy homestagingu, które ocieplą trochę atmosferę w tym mieszkaniu i wydawało się, że ono już jest gotowe do zamieszkania, tylko przyjść z walizką i mieszkać. I pomyśleć, może mi się udało pokazać, że na przykład taki obrazek w pionie, na przykład 2 metry na pół metra i wtedy zawsze jest na wysokość na ścianie. Ściany są gołe, no. I bardzo często kupujemy oczami w markecie, kupujemy ładniejsze jabłka, tak? Niekoniecznie smaczniejsze. Bardzo często klienci patrzą na to wizualnie, jak to mieszkanie wygląda. Dlatego zatrudniamy i współpracujemy po prostu z najlepszym fotografem. Cały proces homestagingu generalnie polega na tym, żeby pokazać, zwizualizować klientowi, jak to mieszkanie może wyglądać, jak on będzie mieszkał, tak? Żeby on się troszeczkę poczuł jak już u siebie, że tutaj może położyć kwiat, tu może położyć stolik, tu może stać kanapa. Moim głównym klientem jest to klient, który poszukuje mieszkania pod własne cele mieszkaniowe. Dokładnie taki jak klient Daniela w Lublinie. Tak? To my nie robimy gotowców inwestycyjnych pod wynajem do studentów. My urządzamy całe mieszkanie pod rodzinę po prostu, pod własne cele mieszkaniowe. Ktoś mnie pyta, skąd wziąć pieniądze na pierwszego flipa, to ja mówię, że jest kilka możliwości. Tak? Mogą to być twoje pieniądze, ale mogą to być pieniądze pożyczone od inwestorów. Swoje pieniądze inwestujecie w najlepszym możliwym miejscu, najbardziej intensywnie, a tam, gdzie jest mniejsza stopa zwrotu, bierzecie, zapraszacie wspólnika, czyli inwestora. Można też szukać inwestorów na różnych eventach, które są nieruchomościowych, czy na grupach facebookowych. Tam jest mnóstwo ludzi, gdzie mogą mieć kapitał. Tylko musisz wiedzieć, jak się z nimi komunikować, czyli jakich słów używać, czego ja uczę na warsztatach i ćwiczymy to sobie w grupach, jak przekonać inwestora do tego, żeby zaufał, żeby dał pieniądze i był przekonany, że to, co robimy, jest dobre i bezpieczne. Więc po takim warsztacie o wiele łatwiej jest przekonać inwestora do tego. Chodzi o to, żebyście szanowali czas takiej osoby i dosyć prosto ułożyli ten schemat rozmowy. Czyli na początku musicie powiedzieć tak. W ogóle na czym polega ten deal? Jak trzeba powiedzieć to w prosty sposób, prostymi słowami, czyli biznes polega na tym, że mogę okazyjnie, jestem w stanie okazyjnie kupić mieszkanie, czyli znaleźć takie mieszkanie, bo umiem, poniżej wartości rynkowej, albo mam takie mieszkanie, poniżej wartości rynkowej, podnosimy jego wartość jeszcze bardziej remontem i sprzedajemy z dużym zyskiem. Prosić się nie da. Załóżmy, że chcesz się z nim podzielić 50-50, bo dopiero zaczynasz. To powiedz mu tak, słuchaj, jest deal, na którym możemy zarobić razem 60 tysięcy. W bardzo prosty i bezpieczny sposób. Tak? Czyli mówimy, ile można na tym zrobić. Mówimy, jest do zarobienia na przykład 60 tysięcy. Jest do zarobienia 80 tysięcy. I proponuję ci 50-50. Ty wykładasz kasę, ja robię całą robotę. I mówię, okej. Okay. To on się pyta dalej, ale jak mnie zabezpieczysz? Jaką mam pewność, że się uda? To ja mówię, kochaniutki, zabezpieczenie. Mówię, bez zabezpieczenia ja nie działam. Czyli mówisz, będziesz miał własność mieszkania. Własność to jest najlepsze możliwe zabezpieczenie, jakie może być. Czyli kupujesz mieszkanie na siebie. Kupujesz mieszkanie na siebie. Jesteś właścicielem tego mieszkania. Ja jestem osobą, która robi remont, zajmuje się znalezieniem tego mieszkania, remontem i znalezieniem kupca później. Ale to ty jesteś właścicielem, kontrolujesz cały ten deal. I bardzo dużo moich absolwentów finansuje innych absolwentów, bo rozmawiają wspólnym językiem, wymieniają się wspólnymi obliczeniami, kalkulatorami i łatwiej im się jest komunikować. Wiedzą, jak działa system i jak w tym systemie być bezpiecznym. Tu jest miejsce na sofę.
A ta ściana będzie taka dekoracyjna, tak jak tutaj postawiliśmy tą płytkę. Ona będzie taka dekoracyjna z telewizorem. Mamy teraz jednego takiego właśnie inwestora pasywnego, który miał środki, aby całą inwestycję zrealizować w pełni. I poznaliśmy go na jednym z wydarzeń, na którym Daniel poprosił, abym powiedział coś ze sceny, swoje doświadczenie z flipami. Było to na tym evencie Nieruchomości od Zera tutaj w Warszawie. Opowiedziałem krótko swoją historię i okazało się, że jedna z osób z widowni podeszła do mnie. Podobało mu się to, co mówię też i w ten sposób nawiązaliśmy współpracę. I teraz to mieszkanie, ten flip właśnie jest w realizacji. I to są osoby, z którymi działamy na zasadzie 50-50, czyli my wyszukujemy tą nieruchomość, zajmujemy się remontem, aranżacją wnętrz i sprzedażą. Ta osoba wykłada wszystkie pieniądze na zakup, na remont i jest właścicielem tego mieszkania. Myślimy, że w połowie kwietnia albo w drugiej połowie kwietnia będziemy tutaj już zapraszać klientów. W jaki sposób szukać inwestorów? Tak naprawdę my znaleźliśmy tych inwestorów poprzez grupę facebookową Po Warsztatach Daniela. To był jakby pierwszy dla mnie i najbardziej oczywisty sposób. Bardzo mnie zaskoczyło przy poszukiwaniu inwestora na pierwszego flipa liczba telefonów i liczba odpowiedzi od potencjalnych inwestorów, bo skoro napisało do mnie 6 czy 7 osób do jakiegoś jednego mieszkania w jakimś Grudziądzu w Kujawsko-Pomorskim, to mówię, chyba się to da zrobić i dlatego nie zatrzymaliśmy się na jednym, tylko robiliśmy drugie, trzecie, czwarte, żeby zadowolić potencjalnych inwestorów. I najwięcej zarobiliśmy na jednym mieszkaniu 80 tysięcy złotych. Najmniej zarobiliśmy ponad 50 tysięcy złotych. To oczywiście do podziału z inwestorem, jako że inwestujemy cudzy kapitał. Negocjacje, kiedy sprzedajemy mieszkanie, są o wiele prostsze. To my decydujemy o tym, czy sprzedamy i za ile. I w pewnym sensie to polega na tym, że my musimy tą cenę obronić. Pokazując klientowi, który chce kupić, jakby atuty, czy to, że to jest dobra oferta względem całego rynku. Samo mieszkanie ma 34 metry kwadratowe. Znajduje się osobna sypialnia i salon z aneksem. W przedpokoju jest miejsce na szafę. Także są miejsca do przechowywania. Ekspozycja okien jest zachodnia, także jest widno po południu. Samo mieszkanie ma prawie 3 metry wysokości, także też jest dosyć wysokim mieszkaniem. Podczas prezentacji ważne jest, aby kupującemu opowiedzieć, co zawierał remont, czyli pokazać mu rzeczy, których nie widzi na pierwszy rzut oka, typu instalacje, że zostały wymienione. Można mu pokazać to na zdjęciach, że faktycznie były one wymienione. I myślę, że szczerość po prostu z kupującym, ponieważ można powiedzieć, że my się po prostu tym zajmujemy i świadczymy tak naprawdę usługi, gdzie dostarczamy produkt oddany i gotowy do zamieszkania. Świeże ogłoszenie, wystawiliśmy je wczoraj, także tak, piec został wymieniany na nowy, tak jest, energooszczędny piec. Jeżeli chodzi o instalację, mogę panu pokazać, ponieważ mamy na fotografiach, jak wykonywaliśmy tu instalację. Ja się tym zajmuję na co dzień. Ja im mówię, że to są dziesiątki spędzonych godzin tutaj na mieszkaniu, codzienne wizyty na ekipie, przy ekipach remontowych, ustalaniu wszystkiego i po prostu doceniają to, że oni nie będą musieli tego w przyszłości robić przy zakupie mieszkania, tylko wchodzą na gotowe mieszkanie i oni zyskują czas, no a my jesteśmy za to wynagradzani. Najdłużej sprzedawałem mieszkanie 2 miesiące. Jeżeli chodzi o krótszą sprzedaż, to tak naprawdę dzień, ponieważ zaraz po wystawieniu ogłoszenia klienci przyszli, zadatkowali i byli pewni tego, że to mieszkanie po remoncie, czyli za 8 tygodni, będzie wyglądać tak jak na wizualizacjach.
Aktualnie uczestniczę w kursie deweloperskim u Daniela. Chciałbym pozyskać wiedzę u Daniela na kursie w taką samą jak droga we flipowaniu, czyli tak naprawdę od zera do 20 flipów w 2 lata. Tak samo oczekuję, że po zdobyciu wiedzy na kursie u Daniela będę mógł wystartować z minimalnym budżetem na deweloperkę. Na pierwszym kursie u Daniela to ja byłam zafascynowana w ogóle tym wszystkim, tą całą procedurą i w tym, jak on ma to usystematyzowane. To jest jakby wywar Daniela Siwca, na którym trzeba gotować. Pewne rzeczy jakby trochę doprawiamy do gustu naszego i też do naszych preferencji. Natomiast wywar jest zawsze ten sam, czyli ta analiza mieszkania, analiza okolicy, sprawdzanie tej formy prawnej. No tak naprawdę mogę powiedzieć, że po tym szkoleniu dopiero powiedziałem wielkie wow, bo on naprawdę przekazał konkretną wiedzę. Wychodząc z tych warsztatów, jeszcze nie mogłem doczekać, kiedy my dopniemy tą transakcję i zaczniemy coś robić. To naprawdę, no jeżeli ktoś popełnia błędy, to tylko to są jego błędy, bo u Daniela dostaje pigułkę. No tam nie ma miejsca na przeoczenie czegoś. Jeśli w tym programie nie wygrałbym tego szkolenia, to tak samo jak powiedziałem Danielowi u niego w programie w Business Riderze, być może do dzisiaj bym nie pojechał, tak? Zdecydowanie żałowałbym, że nie pojechałem na szkolenie, bo jakby od tej pory zmieniło się moje życie w 100%. To, czym się zajmuję na co dzień, to jest zupełnie co innego niż robiłem jeszcze rok temu. Tutaj jakby wszystko jest zależne ode mnie. To ile zarobię, to ile zrobię, tak naprawdę jest zależne od mojej chęci, ambicji, poświęconego czasu, zaangażowania, bo nie ma tutaj limitów, tak? Ktoś może zrobić jednego flipa na pół roku, no my ze wspólnikiem poszliśmy trochę szerzej, trochę szybciej, cały czas kupujemy coś nowego. Ta branża, którą wybrałam, ułatwia mi wychowanie dziecka w taki sposób, że mogę sobie regulować, kiedy ja spędzam z dzieckiem czas, a kiedy pracuję. To jest najlepsze w tym wszystkim. Decyzję o tym, żeby podjąć się flipowania, oceniam jako najlepszy krok, jaki mogłam zrobić. W tamtym momencie, w którym byłam, bo pracuję sama dla siebie. Mam wolność finansową i wolność czasową. Uzyskałam dzięki temu wszystko to, czego bym sobie na ten moment życzyła. Jestem zupełnie innym człowiekiem, ponieważ sam po sobie wiem, że drzemie we mnie potencjał, który na pracy na etacie był po prostu tłamszony poprzez różnego rodzaju obostrzenia i po prostu pracowałem na etacie, nie zastanawiając się, ile powinienem zarobić za swoją pracę i ile powinienem poświęcić czasu na pracę. Teraz znam wartość i czasu, i samego pieniądza, ile można wypracować pracując z uśmiechem na twarzy, a niekoniecznie w wymarzonej firmie. Przyszła era kryptowalut, pewnie trafiony biznes. Miałem ponad 20 tysięcy na minusie, dlatego wiedziałem, że muszę wejść coś na grubo. Jeżeli wiemy, że coś gdzieś kuleje, to jeden drugiego stara się tutaj popychać, żebyśmy to nadrobili, tak? No to jest akurat fajne w takich relacjach w biznesie z synem. Tu jeszcze musimy się zastanowić, czy ten podwieszany sufit faktycznie podwyższy na wartość. Ja myślę, że ten przedłogo jest taki duży, że możemy dać tylko 3 punkty i to zrobi już bardziej atrakcyjne. 158. Czyli łóżko nie wyjdzie poza granicę parapetu. Dokładnie. Zmieści nam się w skórze. Thank you.
chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, że byliście tu razem ze mną. Naprawdę to był zaszczyt być razem z wami, uczyć was, zobaczyć was jeszcze raz, tym razem naprawdę i na żywo. I chcę wam powiedzieć, że macie dzisiaj wszystko, żeby zacząć. Od 4 lat przekazuję swoją wiedzę na moich autorskich warsztatach, które ukończyło już w sumie 1530 osób. Korzystając z mojego autorskiego systemu zarabiania na nieruchomościach, moi absolwenci zarobili ponad 233 miliony złotych. Aż 111 z nich ma już na swoim koncie zarobiony pierwszy milion. Najbardziej mnie dotyka to, jak spotykam się z tymi ludźmi face to face i oni mnie biorą na stronę i jakby opowiadają o swoich sukcesach, o tym, że jak bardzo cieszą się i są mi wdzięczni za to, że jakby spotkali mnie na swojej drodze. I to jest bezinteresowne, tak? Jakby czuję to, że to jest jakby od serca, to jest bezinteresowne i to bardzo mnie motywuje do tego, żeby pokazywać tym ludziom, jak to robić. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Ja dzielę się z ludźmi wiedzą, bo wiem, że 10 lat temu bardzo tego potrzebowałem. Nie było wtedy aż tyle osób, które to robią. Było bardzo mało wiedzy, trzeba było jej szukać pokątnie. Ona była niedostępna. Dzisiaj wiem, że jeżeli ja miałbym tą wiedzę na samym starcie, to byłbym dzisiaj w zupełnie innym miejscu. I wiem, że jest to ludziom po prostu potrzebne. Tak więc to jest taka moja misja życiowa, żeby dawać ludziom wiedzę, wsparcie, pokazywać na swoim przykładzie, jak i na przykładzie moich innych absolwentów, jak można zmienić swoje życie, gdzie można dojść, bo to zależy tylko od nas.